Cześć, witam serdecznie w 43. odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. Wiadomo, że w Polsce ukazywały się różne serie muzyczne. Przykład chociażby seria Polish Jazz, Polish Funk, ale dzisiaj zupełnie o czymś innym. Początek lat 70. Jacek Bromski i Tadeusz Romer inaugurują ośmioczęściową serię płyt Dyskoteka Polskich Nagrań. Cóż to takiego było? Jacek Bromski obecnie jest znany jako bardzo dobry reżyser filmowy. Do jego dzieł filmowych należy chociażby kultowa komedia To ja, złodziej, z muzyką zespołu Dżem. Natomiast w latach 70. Był tak zwanym prezenterem dyskotekowym. I razem z Tadeuszem Romerem wypuścili serię 8 płyt winylowych, na których prezentowali muzykę polską i zagraniczną, tak zwane nowości w tamtych czasach. A jeżeli chodzi o muzykę polską, to utwory z płyt, które niebawem miały się ukazać. W sumie 8 było części Dyskoteki Polskich Nagrań. Ja pokażę wam na razie tylko 3, bo tylko 3 posiadam póki co. Pierwsza z nich to trzecia część Dyskoteki Polskich Nagrań. I tutaj mamy fragmenty tak naprawdę utworów takich artystów jak Czerwone Gitary, by wymienić ważniejszych: Halina Kunicka, Krzysztof Klęczon i Trzy Korony, Maryla Rodowicz, Mira Kubasińska i Breakout, Piotr Figiel, Kapela Czerniakowska nawet, Urszula Sipińska, Trubadurzy, Jacek Lech. Fragmenty utworów są przeplatane zapowiedziami panów DJ-ów. I tutaj okładka jest od płyty stereofonicznej SXL 0794, co świadczy o tym, że płyta ukazała się pod koniec 71 roku. Natomiast w środku jest ciekawa sprawa, dlatego że jest wersja mono, jak widać. I płyta, jak na płytę tak zwaną prywatkową, dyskotekową, w całkiem niezłym stanie. Wersja monofoniczna w okładce wyprodukowanej tylko do płyt stereofonicznych. Kolejną częścią, którą mam w swojej kolekcji dyskoteki, nazwane to było Dźwiękowy Magazyn Polskich Nagrań, jest numer 4. Jest numer 4 tej serii. Tutaj mamy komentarz, taki zachęcacz do kupna, napisany przez Romana Waszkę. Bardzo zasłużona postać chociażby dla polskiego dziennikarstwa radiowego. I tutaj mamy właśnie czwórkę, czwartą część. A tu już ciekawostka, dlatego że mamy okładki płyt, z których te fragmenty nagrań pochodzą. Mamy tutaj okładkę debiutanckiego albumu Piotra Figla Piotr, Andrzej Kurylewicz, Czesław Niemen, Wanda Warska. Jedyna epka, okładka, proszę bardzo, do jedynej epki zespołu Bem i Bek, debiutancki album Zdzisławy Sośnickiej i singiel Stana Borysa, epka z utworem z filmu Uciec jak najbliżej. No i tutaj praktycznie co część, no to wiadomo, że ktoś inny jest. Tutaj mamy Tadeusza Woźniaka, Bem i Bek, Czesława Niemena, Wandę Warską, tak jak powiedziałem, Stana Borysa, Trubadurów, Zdzisławę Sośnicką, Zbigniewa Wodeckiego, Piotra Figla, Andrzeja Dąbrowskiego, grupę Test, Urszula Sipińska i Partita. Grupa Test tutaj zwraca uwagę, dlatego że jest tutaj jedyna, szkoda, że tylko fragment utworu z drugiej płyty Testu, która nigdy się nie ukazała, piosenka Zagubieni w ciemności. W końcu ktoś to dał na
internet, jak to się mówi, na YouTube w całości. Tutaj klasyczne stereo już SXL 879, co na końcówkę 72 roku wersja stereo jeszcze była to spora rzadkość. I trzecia część, którą posiadam, to dyskoteka 6, czyli troszkę brakuje. Brakuje mi dokładnie 5 woluminów, że tak powiem, żeby to skompletować. I ostatni to numer 6, który już Wam w tej chwili zaprezentuję. Wygląda ona w ten sposób. Proszę bardzo. I tutaj mamy kolejnych artystów. Wojciech Gąsowski i Test po raz kolejny, proszę bardzo. Czesław Niemen, Krzysztof Krawczyk i grupa Fer. Halina Frąckowiak, Hurcze Janda, Jolanta Kubicka, Andrzej i Eliza, Mira Kubasińska, Breakout, Zbigniew Wodecki ponownie i ponownie Zdzisława Sośnicka. Warto mieć tę serię, dlatego że artyści oczywiście są znani, natomiast tutaj są utwory radiowe. Bardzo często są to utwory, które nigdy nie ukazały się na longplayach. Rzadko też ukazywały się na singlach. Tym razem 1056 SXL, płyta z roku 1973. Generalnie seria skończyła się na 8 częściach w sumie w roku 1975. Dziś oczywiście jako ciekawostka.